tego, co mi mówiłaś, to masz jakąś przeszłość artystyczną, nie tylko przeszłość. Tak, muszę się troszkę może chwalić, może nie, ale powiem. Tak, ja jestem tak zwaną artystką, jakby tu ująć, po przejściach, ale właściwie to cały czas to kontynuuję, ale chcę nadmienić, że byłam w duecie Orion i tam byliśmy 10 lat w telewizji, u Ewy Drzyzgi w Rozmowach w Toku, u Szymona Majewskiego, talk show jak był, talk show. Gdzie jeszcze byliśmy? Mam talent, pierwsza edycja, na pewno ktoś mnie rozpozna. Jestem do tej pory rozpoznawalną osobą, a to jest mój przyjaciel, z którym rozpoczęliśmy karierę 5 lat temu taneczną. Natomiast mój pan się pochorował z tego duetu Orion, stąd zostałam tak zwaną sierotką Marysią i zaczęłam poszukiwać pana grającego na gitarze lub akordeonie. I stąd te pomysły z tym YouTube. Dlatego jak szukałam tego akordeonisty, to odkryłam właśnie te tańce. I stąd właśnie to jest to, co jest teraz. I co znajdujemy się tutaj?